Takich statków jeszcze nie było. I nie chodzi o to, że są to pierwsze statki FIFA 22, ale są to pierwsze statki, jakie rozegram 3 osoby, ponieważ razem ze mną jest dzisiaj Pontonix. Witam serdecznie. Witam wszystkie bardzo serdecznie. Oraz Panej. Witam serdecznie. Witam, siemanko, witam. Chłopaki nie dość, że są uczestnikami, a w zasadzie byli uczestnikami Open Ekstraklasa Games, to zostali zaproszeni do projektu KFC Game On. I z tej okazji się dzisiaj widzimy. Zresztą łączymy się na Discordzie KFC Game On, na który was już teraz serdecznie zapraszam. Link znajdziecie na dole w opisie. Jest to doskonałe miejsce do tego, żeby spotkać się z innymi fanami gry FIFA i no, może wyzwać ich na statki, a może wyzwać ich na po prostu mecz FIFA albo czegoś się nauczyć. Ja swoich dzisiejszych przeciwników absolutnie nie mam zamiaru wyzywać na mecz FIFA, bo jakby no nie skończyłoby się to zbyt dobrze. Zresztą panowie, pochwalcie się, jak tam wasze osiągnięcia w Ekstraklasa Games i ogólnie w zakończonym już sezonie. No to w takim razie tak. Sezon ligowy uważam za bardzo udany. Drugie miejsce za głównym faworytem, także myślę, że nieźle. No gorzej poszło już na turnieju LANowym, gdzie zabrakło skupienia, przede wszystkim chłodnej głowy. Zabrakło tego wszystkiego, no i się spaliłem już w pierwszym meczu, później było tylko gorzej, także po prostu nie zawsze umiejętności, tylko głowa. Głowa wygrywa. To samo powtarzam sobie co ligę weekendową. Pontonix, a jak tam twoje osiągnięcia w tym sezonie? To nie najlepiej, liczyłem mimo wszystko, że uda mi się chociaż awansować na finały LANowe Ekstraklasa Games. A właśnie wyłożyłem się już tak naprawdę w grupie, gdzie właśnie byłem trzeci, tam naprawdę bilans bramkowy bodajże zadecydował o tym, że nie wyszedłem, no i byłem bardzo smutny i zawiedziony mimo wszystko po tym, ale spokojnie, na samym roku się odegram. To samo mówię sobie po każdej zakończonej lidze weekendowej, a mam do was pytanie, a propos ligi weekendowej, jaka była najlepsza ranga, która u was wpadła, a może po prostu też nie gracie zbyt często w Champions? No u mnie było to 20-0 trzykrotnie w tej FIFA. No u mnie to samo, 20-0, tak jest. Dobrze, to brzmi bardziej jak moja najwyższa porażka w meczu. Nieważne. Ważne jest to, w jaki w ogóle sposób rozgrywać będziemy statki w 3 osoby. Zasady są proste. Ja na szale rzucam 4 karty umieszczone w moim składzie, w który rywale strzelać będą naprzemiennie. W składach moich przeciwników znajdują się po 2 tokeny oraz po jednej karcie, którą oni rzucili na szale tego pojedynku. Jeśli trafię w kartę, oczywiście ona idzie na quicksell. Jeśli jednak trafię w token, mogę zdecydować, czy ratuję jedną ze swoich kart, czy też może chciałbym jakichś bardziej doprecyzowanych informacji odnośnie tego, gdzie znajdują się karty moich rywali. Zatem mam teoretycznie szansę wyratować wszystkie karty, ale biorąc pod uwagę to, że rywali jest 2, mój skład tylko 1, to prawdopodobieństwo, że wyjdę nieruszony z tego pojedynku jest naprawdę niewielkie. Oczywiście o tym, kto będzie rozpoczynał, paczki decydują w normalnym starciu statkowym, ale jako, że jest to dobra okazja dla mnie, żeby czegoś się nauczyć, to dziś zmierzymy się w stałych fragmentach gry i chłopaki też może zdradzą jakieś swoje sekrety odnośnie rzutów wolnych. Każdy wykonuje 3 rzuty wolne i ten, kto będzie miał najwyższy wynik, ten rozpoczyna. Po prostu tak jak z overallem w paczce, tylko tutaj decyduje nasz wynik, nasze umiejętności. No to wychodzi na to, że ja tutaj będę pierwszym właśnie uczestnikiem tych rzutów wolnych. Niestety nie lubię zbytnio. Raczej wolę kopać to na krótko, więc spróbujmy sobie tutaj nad murem elegancko. Trochę za mocno, ale było nad murem, chociaż nie w mur, więc spokojnie, teraz następny. Na żółto, no to teraz było w mur, to teraz było tragicznie. Ale jeszcze jeden, spokojnie, może chociaż jeden w bramkę się uda posłać. Na żółto. No spojenie mniej więcej 3, więc 700 punktów, więc mi się wydaje, że mogę być tutaj ostatni, ale to dla mnie żadna niespodzianka tak naprawdę. Dobra, no to startujemy i pierwszy rzut wolny. No, ale leciutka wcineczka będzie nad murkiem. Jestem zwolennikiem właśnie strzelania rzutów wolnych. Głównie proste podbicie. Zależy też jaka odległość. Teraz trafiłem w głowę z muru, także nie najlepiej, ale mamy trzeci, także pokusimy się tutaj o czyste okieneczko. No niestety, nie udało się, ale w rameczkę wpadło. Mamy 2095 punktów. 2095 punktów to jest coś, co myślę, że jestem w stanie zrobić nawet arsenalowymi zawodnikami. Zobaczymy, czy mi się to uda. Spróbujemy to zrobić na zielo... Dobra, nie było na zielonym, ale mamy 1241 punktów.
Więc do pobicia 2,5 spróbujmy zrobić to sobie jeszcze raz. Na spokojnie, na luzaku, bez stresu. Okej, okay. To jest ostatni stały fragment gry, który zaważy o tym, czy będę strzelał jako pierwszy w statkach, czy nie. Więc warto by było to dobrze trafić. Powinno być okej, okay. Było na zielonym. Okej, okay. Panej, ile miałeś? 2095 punktów. To ja mam 2945. Zatem oznacza to, że ja rozpoczynam strzelanie, ale to nie stawia mnie zupełnie w dobrej sytuacji. Zatem znamy już kolejność. Rozpoczynam o dziwo strzelanie ja, następnie jest Panej, a potem Pontonix. Strzelamy na zmianę, co już mówiłem wam wcześniej. No i jeśli chodzi o mój skład, pula jest naprawdę wysoka, ponieważ pierwszym zawodnikiem przeze mnie wystawionym jest Ginola. Wartość niewysoka, umówmy się. Teraz jest to karta warta mniej niż 100 tysięcy, ale doskonale wiecie, ile sentymentalnie znaczy dla mnie francuski skrzydłowy. Z 1233 spotkania rozegrane, bilans bramkowy może i średni, bo potem wchodził tylko z ławki, ale naprawdę jego mam już niemal od kiedy pamiętam. Kolejną kartą wystawioną przeze mnie jest średni Paolo Maldini, warty cały czas powyżej 500 000. A i tak jest tańszy niż Eder Militao. 95 oceny ogólnej TOC, którego zaraz mogę stracić. Ale i tak, ci wszyscy zawodnicy zsumowani warci są tyle, co moja gwiazda tych statków, czyli Eusebio, który cały czas trzyma wartość. Portugalczyk warty jest wciąż w okolicach 1 000 000 końców, zatem ja na szale rzucam 2 miliony, które oczywiście mogę uratować żetonami od chłopaków, ale równie dobrze w ciągu paru sekund mogę zaraz stracić kręgosłup mojego składu. Kartę, którą wystawiam, jest Joshua Kimmich, to z Bayernu oczywiście. No, to potężna karta, nie ukrywam. 142 mecze zagrałem, bo później składzik sobie zmieniłem, także ten, ale jeden z lepszych SP decków, jakimi grałem, także jakoś tą wartość sentymentalną też jest, aczkolwiek na pewno mnie nie zaboli jak ciebie. No ja dorzucam swojego Sona i tak raczej był rezerwowy, więc no, wiadomo, szkoda będzie go stracić, bo jest to świetny zmiennik. Ale no co, no ja 500 000, Panej 500 000, koza trochę więcej. Ale słuchajcie, łącznie mamy statki o puli 3 milionów końców. To już naprawdę starczyłoby na nielichy skład, szczególnie przy tych cenach w FIFA. Ale teraz to już zostawiamy na boku. Ja liczę, że uda mi się trafić żetony i że tych zawodników uda mi się jakoś wyratować, ale łatwo nie będzie. Panowie, rozpoczynamy. No i w takim razie ja strzelam teraz w skład Paneja i strzelam w lewego środkowego obrońcę. Dobrze, ja zapytam, chcesz zmienić, czy zostawiasz? Nie, no pierwszy skład to dajemy, pierwszy traf to od razu, co tam jest, mów. No dobrze, jest to Filip Awuku. Jak rozumiem, Filip Awuku nie był żetonem. Nie był żetonem. Fenomenalnie, no to teraz czas na twoją odpowiedź. No to teraz tak, ja bym tobie może trafił w lewego bocznego obrońcę. Lewego bocznego, czyli po prostu LO, jak tak rozumiem. Tak jest, zgadza się. I co, chcesz zmienić, czy też od razu? Nie, pierwszy strzał, nie zmieniamy. No to mógłbyś zmienić, ponieważ właśnie żegnam absolutną legendę mojego klubu. Lewym obrońcą bowiem był Ginola. Ajaj, kłopoty. Kłopoty najmala. Powiem tak, finansowo to nie są kłopoty, ale ja naprawdę to, ile ja z tym typem przeżyłem. O mój Boże, od Food Champions przez po prostu mucenie w Squad Battles po tokeny. Okej, okay, no dobra, tak więc Paneja na chwilę zostawiam i teraz czas na Pontona. To tu bym spróbował uderzyć w środkowego pomocnika defensywnego. Poważnie? Poważnie, SPD. Na pewno? SPO. A może SPD? SPO, no pytałeś się, czy zmieniam? Zmieniam, bijem w SPO. Ale może źle zmieniłeś. To jest niemal pewne, że ja źle zmieniłem. Ale dawaj, quickselujemy SPO albo przesuwamy na ławkę, jeżeli to jest ktoś dobry. No to jest to Alessandro Florenzi. Jak rozumiem, nie był to mój żeton. Był to twój żeton. Naprawdę? Naprawdę. No to widzowie, teraz jest czas ciężkich decyzji, chociaż czy ciężkich, czy nie ciężkich, nie no, wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Skoro trafiłem od razu w żeton, to ja na ławkę daję sobie Eusebio i tego pana już nie tkniemy. Eusebio
był moim prawym obrońcą. To możecie sobie skreślić, żebyście nie strzelali w puste miejsce. Czyli boki obrony już wystrzelane. Tak jest, boki obrony już wystrzelane. A chciałem w prawego, kurde. Dobrze, uratowany, no ale teraz ponton, ty strzelasz. No dobra, jakby tego SPO wystrzeliłeś, no to niech będzie SPO. 100% przekonanie. Tak. San Yor, piłkarz z Arabii Saudyjskiej, jego historii poza tym, że właśnie zostaje squeakselowany, nie znam. Okej. No to teraz moja pora na to, żeby zaatakować Paneja. I tak, Panej, mówiłeś o tym strzelaniu tam, gdzie ktoś jest, coś, to ja uderzę w twojego elo. Skoro ty mi welo, to ja tobie welo. I nie będę zmieniał. Definitywnie. Niestety żegnamy Leona Del Pech, brązowego zawodnika, który nie jest niestety żetonem. Mhm. No to czekam na odpowiedź. Żegnamy go, no i dobra. Prawego obrońcy już nie ma, on siedzi sobie bezpiecznie. Pięknie. Dobra, leciałeś Sipy-Dy, później leciałeś Sipy-O. O bramkarzu nic nie wspominałeś, ale może strzelimy tutaj z zaskoczenia i dajemy prawego napastnika. Na pewno. Na pewno. To rzeczywiście było z zaskoczenia. Lewy napastnik, dobrze usłyszałem. Prawy napastnik, prawy. Szkoda, bo to nie jest prawy napastnik, a jest to środkowy obrońca. Całkiem utytułowany, zdobywca Ligi Mistrzów. I to świeżo upieczony zdobywca Ligi Mistrzów, Eder Militao. Na prawym napastniku. Czyli została ci jedna karta, tak? Została mi jedna karta, został mi Maldini. No i teraz mam szansę tego Maldiniego trafić u ciebie w Pontonix. Najgorsze jest to, że wam nie trafiłem w nic. Bramkarz. Okej. Okay. Robles, 57 overalla. Fantastycznie, czekam na twoją odpowiedź. Dobra, czyli nie masz SPO, boków obrony i prawego napastnika. Pany coś mówi o tym bramkarzu, no to niech będzie bramkarz. Konate, ale nie Ibrahima, a Hillel, nie wiem, ten. Bramkarz Valencien bodaj, Iworyjczyk, właśnie został przeze mnie squeakselowany. Panejowi zabrałem lewego obrońcę, lewego środkowego obrońcę. A może ty, Panej, po prostu położyłeś swojego Jozue Kimisia, bo ja chcę się zemścić, ja nie chcę żetonu, ja chcę się zemścić. Ja chcę ci zabrać Jozue Kimisia ze środkowego pomocnika defensywnego, to jest... On tam jest, ja to czuję, w środku. Dobra, pomocy. Czyli pytam cię, ostatecznie Sipy-Dy, tak? Ostatecznie Sipy-Dy, definitywnie Quixelu i Kimisia. Dobra. Jest to Niemiec. Który ma 1,92 m wzrostu. No nie jest to Jozue Kimisia. Ale jest to żeton. Jest to żeton? Tak jest. Jest to żeton? Zgadza się. Okej. No ale w takim razie, jeżeli ja teraz wykorzystam żeton, to ja nie będę mógł ci strzelać w karty. No właśnie. A na pewno chciałbyś się zemścić za Edera, nie? No i Zinola taki. A chciałbym się zemścić za Edera. Zróbmy tak, ja wykorzystam ten żeton, ale wykorzystam go na to, żebyś podał mi 3 pozycje. I na jednej z tych pozycji musi być Kimiś. Możemy się tak umówić? To jest bardzo duże ryzyko, ale no dobrze. Wymieniam swój żeton na 33% szans na to, że ci urwę tego Kimisia. No dobra. Możemy się tak mówić. No to czekam na pozycję. To jest bramkarz, prawy pomocnik i lewy napastnik. Bramkarz, prawy pomocnik i lewy napastnik. Tak jest. Okej. Moim zdaniem pomyślałeś tak, że nie strzelę w pierwszego i nie strzelę w ostatniego, czyli strzelę w środkowego. Prawy pomocnik to jest mój strzał ostatecznie i definitywnie. Długo się nie znam, ale bardzo cię lubię. Jest to Tao Xianglong, który nie jest kimś. Paolo Maldini mi tego nie wybaczy, już mógł być bezpieczny. Dobrze. Ja poluję tego Kimisia, nie no, za tego Edera chcę się odegrać. Tak, jeszcze tak, zaskoczenie, prawy napastnik, nie. Ja, panowie, uratowałem Eusebio, więc ja już teraz naprawdę nie mam nic do stracenia. Ja jestem teraz najniebezpieczniejszy. Eusebio jest bezpieczny, więc teraz ja mogę, wiecie, walić po was. Więc walę w Pontona i SPD tym razem. Czyli wróciłeś do tego, co wcześniej, tak? Tak, bo wierzę, że tutaj w linii coś sobie poustawiałeś. Nie wiem czemu, ale tak wierzę. Kurde, no. Powiem ci, że tak nie jest. K-
Krasniki, 54 overalla. To niedobrze. To niedobrze. Dobrze, ja wiem, więc... że ty go, ja wiem, że ty go masz na lewym pomocniku, no ale no chciałem trochę emocji. Ale tak, 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 na spokojnie. Dobra, czyli ty nie masz bocznych obrońców, nie masz bodajże SPO i kogo jeszcze? Nie mam bramkarza, bocznych obrońców, SPO i prawego napastnika. Dobra, to lewy napastnik. Portugalczyk. Ale już dobrze wiecie, że nie jest to Eusebio, bo ten spokojnie siedzi na mojej ławce rezerwowych. Jest to Babo Fernandes. Nie znam i się już nie poznamy dłużej, bo został squixelowany. Zatem pora na mój strzał. Pane, widzimy się ponownie. Witam serdecznie. Witam, witam. A wiesz, co jest najlepsze? Że ja mam jeszcze dwa strzały na twojego Jozue Kimmicha. No właśnie, i to jest nie fair. Bo on jest albo na bramkarzu, albo na prawym napastniku. To jest na lewym napastniku. Na lewym napastniku? Tak, tak, tak. Bo mówisz lewy napastnik. Prawy pomocnik. Lewy i prawy pomocnik, bo i bramkarz, nie? No. Tak, tak. No to ten bramkarz spróbujmy. Spróbujmy w tego bramkarza, ostatecznie i definitywnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest to... Nie wiem, jak się czyta to. Michael Nelson, bramkarz, 54 overalla. Właśnie, tylko ja nie pamiętam, lewy pomocnik albo lewy napastnik, już zapomniałem. Ale lewy pomocnik, nie, napastnik, był napastnik, lewy napastnik, tam jest. Nie. To lewy pomocnik. Nie. Ponton, pomóż mi, ja zapomniałem. Ja też nie wiem. Dobra, czyli teraz jest mój strzał, prawda, Kuzan? Tak, twój strzał. Dobrze. Nie, no ja zapomniałem, ty. Jak, mam nadzieję, że zakończę teraz naszą rozgrywkę. I sobie strzelę w twojego lewego pomocnika. Ostatecznie i definitywnie. Dobra, ten Kimmich był na lewej pomocy, tak? No nie powiem ci, nie? Bo u mnie na lewej pomocy jest Liu Guobo. Ajajaj. Niefajnie. Ajajaj. Blisko. Musisz się modlić o dwie rzeczy. Żeby teraz Ponton trafił w Maldiniego, a jak nie trafi, to żebym ja sobie nie przypomniał, bo ja na serio nie pamiętam. No dobrze, ale teraz ja strzelam w Pontona. Ty przecież dałeś na lewe skrzydło tego Sona, no jak nic. Że LP, tak? Tak, na LP go dałeś, no przecież to jest proste. No kurde, no też nie, no. Też nie. Dobra. Nie ma bocznych obrońców, nie ma SPO, nie ma dwóch napastników. Jak rozumiem, nie trafiłem w żeton. Nie. Dobra, czyli nie ma bocznych obrońców, SPO, dwóch napastników, tak u ciebie? No. Czyli zostały skrzydła, SPD? Nie, zostało, nie. Została prawa pomoc, Lysio, okay. Pysio i SPD. Znaczy u ciebie koza? To jest prawy pomocnik, niech będzie, już sobie tam jakby atak wybijemy. Rozumiem, że chcecie sprowadzić wszystko do trzech, albo zakończyć. Jak jeszcze tam coś? Jeszcze nie kończymy. To jest bardzo zła informacja dla Paneja, ale dobra jest taka, że ja serio nie pamiętam, co on mówi. No lewy napastnik ty mówiłeś. Na pewno. Lewy napastnik. Strzelam w lewego napastnika. Jesteś tego pewny, tak? Ja nie wiem, tak w młodym wieku pamięć by się zawiodła? Ale dobra, już nie jestem młody. Panowie, które wy jesteście roczniki? Ja tu pewnie jestem najstarszy jak zwykle. Ja jestem 99. No a ja jestem 95, to ja mam prawo zapomnieć. To możecie mi przypomnieć, no. Znaczy ja ci podpowiem tak. Tak mi się wydaje, że to była ktoś z lewej strony, nie? Ale czy właśnie to napastnik, czy pomocnik? Właśnie to ja nie wiem. Ale nie, teraz obiecuję, że jak on mówił lewy, to ja nie słyszałem, czy napastnik, czy pomocnik. I już teraz też nie pamiętam, co tam... lewy słuchaj, napastnik. Możemy zagrać go za tak, bez żadnego żetonu. Dam ci dwie pozycje, na jeden z nich będzie Kimmich. No bo dasz mi lewego napastnika i lewego pomocnika, no super. Lewy napastnik. No ale tak, należy ostatecznie i definitywnie. Słuchaj, nie wiem, czy będzie więcej wyświetleń przez to, że nie trafisz, czy więcej będą ludzi się śmiali. Także zastanów się jeszcze raz ostatecznie. Ostatecznie i definitywnie, bo inaczej to strzelę w lewego pomocnika następną, no. No dobra, jest to Niemiec. Z Bayern Monachium niestety, Joshua Kimmich. Tak jest, widzicie widzowie, widzicie, warto brać omega 3 wieczorem, widzicie? Jednak głowa działa, BUM! Dobra, teraz kończ to pane i kurde, aż mam spokój. Tak,
Tylko dla formalności nie masz już lewego obrońcy i prawego obrońcy, czyli na tych, dwóch zawodnikach dałeś swoich zawodników, czyli zrobiłeś tak zwany trójkąt bermudzki. I teraz pytanie, czy dałeś na Sipydy, czy na bramkarzu, więc ja strzelam w twojego Sipydy. Ja nie... Ale bramkarz okay. Dobrze, strzelasz w Sipydy, proszę bardzo, usunąłem. Włoch szybko usunięty. Wolałbym trafić w żeton, bo to by była duża satysfakcja, bo już by mi panej nic nie mógł zrobić i byśmy skończyli. Lewy napastnik, to jest moja decyzja. Ostateczno, tak? Definitywnie, ostatecznie, boom. No kurde, ostatnio nie zmieniałeś, ci to nic nie przyniosło. Nie no, ostatnio nie zmieniałem i zaufałem swojej pamięci, swojemu instynktowi, więc muszę zaufać. Lewy napastnik. Tak. Dobra, już ostatecznie, tak? Definitywnie, 100%. No niech będzie, no. W takim razie jest to zawodnik, który gra na pozycji bramkarza. Jest to Lafont, czyli ten żeton. Tak? Tak. Taki! Pięknie, widzowie, widzicie? Uratowany Maldini, uratowany Eusebio, bo ja już, ja tobie, Ponton, nie chcę nic zabierać, bo jeżeli wyjdę z tych statków jeden na dwie osoby z dwoma niestraconymi kartami, to ja jestem zadowolony, chociaż strata Edera boli. Powiedz mi, gdzie ty miałeś, kurczę, tego Sona? A strzel jeszcze raz albo dwa. No dałbym potem lewą obronę pewnie i prawego środkowego. Obrońcę, tak? Lewego obrońcę i potem prawy środkowy obrońca, no. No to byś trafił. Ja jestem naprawdę zadowolony, bo ten pojedynek kończę bardziej z tarczą niż na tarczy. Z 2 milionów końców w mojej kieszeni zostało tak około 1 400 000. Więc ja jestem naprawdę zadowolony. Panowie, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli wy macie ochotę na jakieś fifowe emocje, wbijajcie koniecznie na Discorda Game on KFC, ponieważ tam możecie spotkać się z innymi graczami, między innymi, no może nie na statki, tak jak powiedziałem, ale chociażby na sparingi. Myślę, że chłopaki także będą czasami na tym Discordzie, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś porady już, no, prawdziwy gameplay, to także udzielą ich z ogromną radością. Mieliśmy do czynienia z graczami naprawdę poważnymi, wbijającymi po 20-0. Ile wy razem łącznie wbiliście 20-0? Bo ja wbiłem 3 razy w tej FIFA. No ja wbiłem troszkę więcej, ale nie pamiętam, ale myślę, że kończy się do 5. Do 5 to jest maksimum. 5 maksimum, nie? No, ja łącznie chyba w całej FIFA nie wygrałem tylu spotkań, ile wy mieliście bez porażki. To jest naprawdę niesamowity wynik. Tak więc Ponton siedzi wygodnie w fotelu, zadowolony na sam koniec tego odcinka, a my przepalamy właśnie w złotej wymianie Edera Militao Ginole oraz Josue Kimmicha. Ojoj. Żegnajcie, panowie. Żegnaj Kimmich. 1200 spotkań. Żegnaj Kimmich. 1000. Już przepaliłeś? Jeszcze nie. Spotkań. Ja już przepaliłem. Dobra. Już poszło. Mój też, moja też poszła. Otwieram jeszcze tylko paczkę, bo gdybym trafił Rafaela Leao, to on też będzie musiał pójść na ewentualny Pixel. Na szczęście kurde, panowie, nie trafiłem już nic. U mnie burza już, kurde, idzie ambitnie, widzę. No mnie też. No to widzowie, skoro idzie burza, to kończymy. Wielkie dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Chłopaki, dzięki. Na razie.